Dobry wieczór. Jaka będzie Polska w 2000 roku? To temat posiedzenia Rady Konsultacyjnej w Belwederze. Klient dla handlu czy handel dla klienta? Na przykład w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej można paść z głodu. 3 kolejne sklepy spożywcze zamknięte. Każdy z innej ważnej przyczyny. Brak koordynacji, dobrej woli i logicznego myślenia. A w tym samym Poznaniu Megasam Meteor z handlowym znakiem jakości, gdzie kupować można codziennie do 20, a do 17 w sobotę. Każdą. W Rudzie Śląskiej jeszcze inaczej. Z handlowcami dogadał się samorząd mieszkańców. Handlowcy w mieście wyszli naprzeciw tym naszym postulatom. Wydłużyli godziny handlu na naszą prośbę do godziny 19:20. Na tym nie koniec. Wkrótce kolej przyjdzie na zakłady rzemieślnicze i usługowe, a więc jednak można. We Wrocławiu przedwiosenne porządki pod czujnym okiem społecznych kontrolerów Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej. Obok Instytutu Ochrony Środowiska już czysto jak na ideę tej instytucji przystało. Ale w centrum miasta wysypisko. Brudno na trawnikach osiedlowych. Jest wiele do zrobienia. Ciekawe, czy we Wrocławiu zdążą przed wiosną. W Krakowie wydawałoby się inaczej. Przynajmniej od frontu staranne przycinanie drzew, ale to, co odcięto, zostało na chodnikach. Równie starannie drogowcy łatają dziury w jezdniach. I dobrze, ale dlaczego w godzinach szczytowego ruchu? By nie zostać posądzonym o zwykłe malkontenstwo, zajrzeliśmy na zaplecze. Podwórko szkoły numer 38. I jak tu cieszyć się coraz bliższą wiosną? W Kielcach żmudne odsłanianie przedwiosennej rzeczywistości. Jest wiele do zrobienia, na przykład rozgrzebany od lat parking. Na wypełnienie czekają dziury w jezdniach, gdzie niegdzie bywa ich więcej niż samej jezdni. I jak tu przejechać, nie gubiąc podwozia? No cóż, byle do wiosny. Teraz o myśleniu, które warte jest 100 milionów. Radomskie zakłady napraw autobusów rocznie remontują 800 autosanów, czyli 1/3 produkcji autobusów tej marki. Do napraw głównych autobusów autosan potrzebnych jest 582 pozycje. Tak jest. I z tego na dzień dzisiejszy niepotwierdzone mamy 472 pozycje. Teoretycznie należałoby zakład zamknąć. Praktycznie sięgnięto do prostej metody regeneracji części. Dziś, nie czekając na łaskawość producenta, regeneruje się około 200 rodzajów części. Dla gospodarki narodowej oszczędność surowca, zaś dla zakładu obniżka kosztów o 100 milionów złotych. W ubiegłym roku, dzięki regeneracjom, odbudowaliśmy praktycznie ze złomu 45 nowych, właściwie nie nowych, ale wyremontowanych autosanów, które przekazaliśmy do jednostek gospodarki uspołecznionej. W radomskich zakładach zaczęto regenerować części, aby je po prostu mieć. Teraz regeneracja jest bardziej opłacalna niż wymiana na nowe części. Pozostaje wątpliwość, czy producentem takiego wyremontowanego autobusu jest nadal fabryka w Sanoku, czy raczej taki autobus nie powinien mieć na masce znaku zakładów w Radomiu. Papieru toaletowego brakuje, surowca ubywa, a dzieci wzajemnie wspomagają się podręcznikami. Oto zeszyt, w jakim piszą dzieci klas drugich i trzecich w 48 województwach kraju. A w takich, z potrójną, zwężoną liniaturą, piszą dzieci w województwie gdańskim. Dzięki temu zeszytów zużywa się tu o połowę, to jest o 10 ton rocznie mniej, a dzieci piszą ładniej i szybciej. Gdyby maluchy w całej Polsce pisały w takich zeszytach, rachunek byłby prosty. Dlaczego więc nie piszą? Docent Bronisław Wrocławski z Uniwersytetu Gdańskiego na upowszechnienie zeszytów przedmiotu zamkniętego eksperymentu czeka już blisko rok. Gdyż decyzja nie może przebić się przez szuflady decydentów. Może to ich przekona. Nam się naprawdę w nich lepiej pisze. Rozpoczęły się Dni Teatru Wielkiego w Warszawie. Niewiele teatrów operowych na świecie może sobie pozwolić na takie przedsięwzięcie. 18 spektakli na 2 scenach w ciągu 10 dni. Najciekawsze przedstawienia operowe i baletowe ze światowego i polskiego repertuaru. Wśród nich także najnowsze inscenizacje, balet Zofii Rudnickiej i Tomasza Stańki Nienasycenie oraz Traviata Giuseppe Verdiego. Występują najwybitniejsi soliści Teatru Wielkiego, a także artyści zagraniczni. Na sobotę i niedzielę zapowiada się pogorszenie pogody.
Wyż z nad Ukrainy, który w większej części kraju dawał dzisiaj pogodę słoneczną i lekko mroźną, odsuwa się powoli na wschód. Temperatura w nocy od minus 15 stopni na północnym wschodzie do zera na południowym zachodzie. Jutro odpowiednio od minus 4 do plus 5 stopni. To wszystko w tym dzienniku. Do zobaczenia. Do jutra.